Ostrowiecka Straż Miejska w akcji. Kontrole na targowisku miejskim to tylko część z zadań strażników na tym terenie. Nasza obecność na targowisku miejskim to nie tylko czynności kontrolne, ale ogólnie rzecz biorąc takie działania, które mają na celu zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa, ładu i porządku dla osób tam przebywających, a więc osób kupujących, jak i osób sprzedających. Najważniejsze zadanie Straży Miejskiej na targowisku to walka z nieuczciwymi kupcami. Komendant Andrzej Kaniewski przyznaje, że większość interwencji odbywa się na wniosek mieszkańców miasta. To, że się pojawiają czynności kontrolne, to wynika to jak gdyby z naszych uprawnień w zakresie kontroli na przykład legalizacji VAT czy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. A z kolei inicjatorem tychże kontroli to w większości są mieszkańcy naszego miasta, którzy albo czują się oszukani, jeżeli chodzi tutaj o wagi, lub osoby sprzedające, które legalnie prowadzą działalność. Strażnicy na brak zajęcia narzekać nie mogą. Na targowisku nie brak osób nieuczciwie prowadzących działalność. Kontrole pokazują, jak duża to skala. Te kontrole prowadzone są jak gdyby każdy dzień targowy. Jeżeli mogę powiedzieć o nieprawidłowościach, czyli mówimy tutaj o tych braku wpisów do ewidencji działalności, czy tam niewłaściwych oznaczeniach urządzeń pomiarowych, to jest od kilku do kilkunastu w zasadzie co targ takich nieprawidłowości się pojawia. Czyli no w tej chwili jakby tak licząc od początku roku, to są nieprawidłowości sięgające setek przypadków. Niewielkie zmiany na lepsze nastały po wprowadzeniu zmian organizacyjnych na targowisku. Strażnicy mają teraz większe możliwości kontroli sprzedających, co przynosi pewne efekty. Nadal jednak pokusa na nielegalny handel jest duża. Handlujący starają się wyjść nawet i poza plac targowy. Na przykład mówię tutaj o ulicach czy chodnikach przyległych do targowiska miejskiego. I te osoby się coraz dalej tutaj przemieszczają w kierunku rynku. Nieuczciwych kupców nie odstraszają kary, jakie Straż Miejska może na nich nałożyć. Często wracają oni na targowisko, próbując ominąć przepisy. Tutaj o prowadzenie działalności gospodarczej bez wpisu do ewidencji działalności, no ta kara może sięgać na przykład nawet i 500 zł. Oczywiście podchodzimy w każdym przypadku indywidualnie. Jeżeli to jest pierwszy raz, no to stosuje się również i pouczenia czy upomnienia. Jeżeli to nie skutkuje, to kolejne kontrole są już tutaj bardziej restrykcyjne. Nieuczciwa konkurencja działa na niekorzyść głównie rodzimych kupców. Wielu z nich nie jest w stanie jej sprostać.